Witam X-Gro z tej strony, witam na kanale i pierwsze 5 minut będzie dla super początkujących, którzy chcą odebrać swój darmowy token ZEN. Pokażę Wam krok po kroku, jak to zrobić. Pierwsza i podstawowa rzecz. Jeżeli jeszcze nie macie, to musicie sobie zainstalować portfel MetaMask. Najłatwiej jak to zrobić, lub dowiedzieć się, jak to zrobić. Wchodzicie na YouTube, wpisujecie MetaMask w 5 minut i wyskakują Wam tu różne poradniki, jak załadować taki portfel. Tutaj ja 3 lata temu również taki malutki poradniczek napisałem i wchodzicie na stronę MetaMask, klikacie Download, wyskakuje Wam tutaj opcja, jaką przeglądarkę macie i do tej przeglądarki możecie sobie załadować swoje rozszerzenie, tak jak tutaj widzicie. I prosta sprawa, macie swój portfel MetaMask. Następnie, co robicie, to ten portfel musicie go sobie, że tak powiem, To zasilić. momentalnie bardzo szybko jest. Jak to zrobić lub co z tym zrobić i w ogóle jak zacząć w świecie krypto, to mam taki film tutaj, parę dni temu nagrałem, tutaj jest taki jest jego, że tak powiem, ikonka tego filmu. A więc to jest podstawa. Musicie mieć jakieś parę groszy do zasilenia. Jeżeli w ogóle nie macie tych paru groszy do zasilenia portfela i coś w tym stylu, no to w ogóle jesteśmy w złym miejscu. Nawet nie ma o czym mówić. Zapomnijcie o wszystkim. Trzeba wrócić się do punktu numer jeden, czyli zarobienia paru groszy w życiu. I wtedy dopiero zaczyna się darmowe koło. Ok, macie portfel, macie ten portfel zasilony. Wchodzimy na stronę zen.network i co? I łączymy portfel. Tutaj będzie połącz portfel ze stroną. Tutaj w tym miejscu. Prawy górny róg. Jak widzicie, mój portfel już z tą stroną jest połączony, czyli klikacie połącz, wybieracie MetaMask i wasz portfel jest połączony. A więc adres tutaj portfela jest również adresem tutaj na stronie. Wszystko się zgadza. Jesteśmy na głównej stronie, czyli na dashboardzie. I tutaj widzimy, że już w tej chwili 389 tysięcy adresów podpięło się i zgłosiło się pod odebranie swoich darmowych tokenów ZEN. Więc my również chcemy odebrać swoje darmowe tokeny ZEN, albo inaczej zapisać się na te darmowe tokeny ZEN. Więc klikamy Mint. Widzicie tutaj lewa strona ekranu, klikamy Mint. I tutaj możemy sobie wybrać, za ile dni te darmowe tokeny chcemy. Za ile dni? I dla tego eksperymentu, dla Was wszystkich tutaj, zrobimy sobie, i to się w ogóle nie opłacać pewnie będzie, ale zrobimy sobie jeden dzień. Po to, abym po prostu jutro mógł odebrać te darmowe tokeny i pokazać Wam, jak je odebrać znowu. A więc robimy jeden dzień. Więc robimy jeden dzień, i tutaj, jak widzieliście, można tam maksymalnie 370 ileś dni. Ta ilość dni rośnie wraz z ilością portfeli, a więc odbieramy jeden dzień i robimy start minting. I tutaj jest ta słynna opłata na sieci Ethereum, o której wszyscy mówią, a więc widzicie, muszę zapłacić 8 dolarów za odebranie tych tokenów. Klikam OK. Dlatego może jeden dzień się nie opłacać, ponieważ ilość tokenów, które odbierzemy, nie będzie w tym momencie warta tych 8 dolarów. Dlatego ten jeden dzień jest zupełnie nieopłacalny. Ale dla tego eksperymentu, który w tej chwili tutaj robimy i gwoli pokazania wszystkim, jak to się robi, ten jeden dzień, żebyśmy później mogli te tokeny przesłać sobie do portfela i byśmy później mogli jeszcze pokazać, jak je można zastejkować. I tutaj widzicie, transakcja została zaakceptowana, czyli przez sieć Ethereum. I jutro dostaniemy mniej więcej 17 tysięcy tokenów do swojego portfela w tym momencie. Jesteśmy portfelem 392 816. Teraz możemy dostać tych tokenów trochę więcej, ponieważ każda następna osoba, która podpina się tutaj po odbieranie ZEN po nas, czyli 393 tysiące czy 92 817, 818, każda następna osoba jakby powiększa pulę tokenów, które dostają osoby poniżej. Tak działa ten algorytm w tym momencie, więc w taki sposób ta pula tokenów rośnie z czasem. To najlepiej zauważają osoby, które już,
że tak powiem, podłączyły się pod oczekiwanie na swojego Zena, mają na przykład tutaj 100 dni i widziały, że w momencie startu miały tu jakąś mniejszą kwotę, teraz mają więcej tych tokenów, ponieważ już setki tysięcy osób po nich przyszło do tego ekosystemu. Ok, a więc mamy jeden dzień. Co teraz jeszcze możemy tu zrobić? Za jeden dzień musimy przyjść tutaj i odebrać te tokeny. Jeżeli po tym jednym dniu nie przyjdziemy i nie odbierzemy tych tokenów i minie następny dzień, to po 7 dniach algorytm skasuje to wszystko do zera i już nie będą te tokeny do odebrania. Więc jeżeli ktoś ustawił tutaj sobie na 100 i zapomni i przyjdzie po 115 dniach, to tych tokenów tam nie będzie. Jeżeli ktoś ustawił sobie na 300 i zapomni sobie o tych tokenach i przyjdzie po 315 dniach, 16, też tych tokenów tutaj nie będzie. Także musicie pamiętać, co ustawiliście. Dla tych wszystkich, co świrowali, że tam ustawi sobie więcej niż jeden adres, podłączy się z kilku adresów i poustawiali po 100, po 120, po 100 ileś dni i pomylą, jakby zapomną o tym wszystkim i przyjdą więcej niż 7 dni, pomylą się o datę, no to będą mieli problem. Nie odbiorą tych tokenów i będą wściekli. Ale to będzie ich wina, ponieważ spekulowali, kombinowali, przekombinowali i dlatego stracili. Więc prosta sprawa, to na to uczulam. Pamiętajcie, ile tutaj ustawiliście i kiedy musicie wrócić i odebrać te tokeny. Więc my jutro wracam tutaj i odbieram te tokeny i będziecie widzieli, jak odbieram te tokeny. Teraz, jak widzicie w portfelu moim, nie ma tutaj żadnych innych tokenów, więc co? Muszę sobie tutaj dodać token Zen. I tutaj bardzo prosto ze strony możecie nacisnąć Add Zen to Wallet, Add Token, jak widzicie. I teraz zobaczcie, token Zen jest już tutaj dodany. W tej chwili jest 0 tokenów, a więc spokojnie jutro czekamy. Wchodzimy tutaj, czekamy i patrzymy. Te 17 tysięcy tokenów wyślemy je sobie tutaj teraz do portfela jutro. I co zrobimy? I spróbujemy je zastejkować. Taki oto sposób. A może nawet spróbujemy, ponieważ Zen token w tej chwili można również tradować. Więc może najzwyczajniej w świecie, co zrobimy, pójdziemy sobie na DEX-a i spróbujemy część tokenów choćby spróbować nimi zahandlować. I teraz zobaczcie. Ja dodałem sobie tutaj, jestem na DEX Screener, jeżeli ktoś nie wie. DEX Screener, tutaj macie napisane. I możecie sobie tu w wyszukiwarce wpisać Zen slash USDC na sieci Ethereum i mamy tutaj wykres Zen. I zobaczcie, wczoraj była taka euforia chwilowa i tutaj ludzie handlowali, nawet po jednym cencie ten Zen chodził. Dzisiaj oczywiście już powoli to wszystko łapie swoje jakieś tam swoje własne życie i widzimy, że tutaj mamy 1/10, 0,2 centa w tej chwili za tokena Zen. Można go sprzedać, można go kupić. Powiem tak, token Zen jest tokenem edukacyjnym, tak jak mówię w moich poprzednich filmach. Sporo można się tutaj nauczyć. Można się nauczyć właśnie, jak łączyć portfel, jak tego tokena odebrać, jak go później stakeować, jak nim handlować, ale jest to token edukacyjny. To, że rynek nadaje mu pewną cenę, to już jest inna sprawa. Osobiście nie kupowałbym w tej chwili tokena Zen, ponieważ biorę z innego punktu widzenia temat, jak to się odbywa. Aczkolwiek na przyszłość, wiele osób się pyta na przyszłość, no ale kto w ogóle będzie kupował tego tokena? Po co ludzie go będą kupować? Otóż, tak jak mówiłem w moich poprzednich filmach, ilość tokenów, które ludzie będą dostawać, tak jak tutaj widzimy, my dostajemy 17 300. Jestem pewny, że na przykład, jeżeli ktoś tutaj był w pierwszych 1000, 2000 portfeli i wpisał jeden dzień, to nie dostawał 17 tysięcy, a prawdopodobnie dostawał z 30 tysięcy lub więcej tych tokenów nawet za jeden dzień. Więc z czasem ilość tych tokenów Zen będzie coraz mniejsza i mniejsza i mniejsza i podłączając się, będziesz mógł mniej tych tokenów uzyskać, czekając tą samą ilość czasu. Więc to jest tak to wygląda. I teraz
W pewnym momencie niektórzy ludzie pomyślą, że ej, bardziej się opłaca po prostu kupić tego tokena niż czekać te, nie wiem, 3-4 miesiące na te, powiedzmy, 100 tysięcy tokenów, to wolę już zapłacić te, nie wiem, $100 i kupić te tokeny. Coś w tym stylu mogą myśleć. To jest coś takiego, że czas, sam w sobie czas, ma również jakąś wartość. Właściwie czas to jest esencja wartości, jeżeli w ogóle byśmy o tym mówili. Ale wróćmy do podstaw. Czas ma jakąś wartość, więc to jest tak, jakbyśmy porównali to z pestką od jabłka. Po co w ogóle kupować jabłka, skoro za darmo mogę dostać pestkę od jabłka? Za darmo dostanę pestkę od jabłka, wsadzę sobie ją do doniczki, wyrośnie mi parę listków, potem przesadzę to do ziemi, poczekam kilka lat i będę miał swoje własne jabłka. Można tak? Można. Ale zamiast czekać tyle na te jabłka, to można również wziąć i po prostu kupić sobie te jabłka. Więc lub też drzewo, lub też cokolwiek innego. Ja bym to w ten sposób bym to pomyślał. Więc ta wartość tego wszystkiego i w jaki sposób rynek i mentalność ludzi wycenia rzeczy jest naprawdę tak skomplikowana, że czasami takie zwyczajne, proste gadanie, jak widzę czasami tutaj na waszych rozkminkach w pokoju, bierzecie to z własnego punktu widzenia i tylko z ograniczonego punktu rozumowania tego wszystkiego i wylewacie swoje, że tak powiem. Ja nie mówię, że ja tak nie robię, ja też tak robię z własnego punktu widzenia i z własnego ograniczonego rozumowania i widzenia tego wszystkiego, ale czasami widzę, że ktoś ma jeszcze bardziej zawężony punkt widzenia. I stąd też moja jakby chęć powiedzenia, ej, czekaj, czekaj. Dobra, ja to rozumiem, ale gdy spojrzysz szerzej, no to zobacz na to w ten sposób. I co ty na to? Stąd też wiele ludzi mówiło, o, przecież to nie ma żadnej wartości, nie będzie miało żadnej ceny, bo to przecież jest za darmo. Bum, już masz 0,2 centa. Przed chwilą było 0,5 centa, przed chwilą było cent. Więc rynek będzie to wyceniał. Oczywiście, gdy wyjdziemy sobie na stronę, i tutaj jest taka ciekawa strona, Ultrasound Money, lub też tu mamy na Dune, to jest całkiem też fajne rozkminienie tego i pokazane podobnie jak w Heksie, ile ludzi podłącza swoje adresy pod stejkowanie tokena Zen, ile w tych adresów i na jakie dni już w tej chwili oczekuje na Zen, a więc na przykład ilość adresów, które są od jednego dnia do 30 dni, no to mamy 158 tysięcy adresów, które oczekują na swoje Zeny, że dostaną je w portfelu w przeciągu następnych 30 dni. Więc w przeciągu następnych 30 dni 158 tysięcy adresów dostanie swoje zeny i to już będzie spora ilość zenów i te zeny wpadną na rynek i zacznie się tutaj jakiś ruch. Tu mamy adresy, tu mamy takie w ogóle ciekawa strona, która tak to określa. Zobaczcie sobie tu. Dune.com 6 Degree Zen Crypto Overview. Możecie sobie tutaj wskoczyć. Ale co ciekawe jest też, wszedłem niechcący na tą stronę, więc już ją pokażę. Jest taka stronka Ultrasound Money. Ultrasound.money. I tutaj mamy na przykład pokazane Ethereum. Jak Ethereum w tej chwili się zachowuje. Szczególnie po tym, że zobaczcie sobie w ciągu ostatnich kilku dni Zen był jednym z numer jeden produktów, które najwięcej wygenerowały Ethereum do spalenia. Bo jak wszyscy wiemy, Ethereum po tym swoim nowym, że tak powiem, to znaczy to już chwilę trwa, bo to już trwa od roku czasu, tutaj możemy sobie przeczytać w pytaniach i odpowiedziach Ultrasound Money, co to jest
burn fee, czyli co to jest to palenie Ethereum, skąd się bierze, dlaczego, kiedy powstało. I tutaj mamy w ogóle, macie sierpień 2021, EIP 1559 i tutaj się to wszystko zaczęło. Teraz po przejściu na Proof of Stake i tym wszystkim to się, że tak powiem, powiększyło. I tutaj mamy na przykład Ethereum Supply, czyli ilość Ethereum w obiegu od 2016, na przykład 17, jak to wszystko rosło. A następnie jak to w tym momencie się jakby ma zatrzymać, a właściwie ma nawet zmniejszać się, co powinno skutkować wzrostem ceny Ethereum, tak spekuluję, ale nagle zaczynam zbaczać z tematu, bo mówiliśmy tutaj o Zen. A więc wracając do Zen, tak jak mówię, jakbyśmy tobie to wzięli jako pestka od jabłka i możemy sobie ją zasadzić i tak dalej, pielęgnować i czekać na jabłko, albo możemy sobie ją kupić, więc to, co się wydarzy i w jaki sposób to się rozegra, plus wszystkie inne rzeczy, które są zaplanowane w temacie tego tokena, a o których jeszcze nie wiemy, może nas jeszcze sporo zaskoczyć. Więc w taki sposób bym na to patrzył. Gdzie szukać filmu w temacie pobrania Zen? Mam nadzieję, że Stanisława widziałem na Twitterze, tam odpowiadałem mu, więc ogarnął temat, nie ma problemu. Wszystko przedstawiasz. Ludzie lubią żyć w. Da radę jeszcze dostać trochę tych zenów? Pyta Marcin, który jest u mnie na kanale, oglądam i subskrybuję od 4 lat. Oj, Marcin. Nie, heksów, o Boże. On się odnosi do filmu sprzed 3 lat, kiedy to właściwie ten heks był wtedy rozdawany za darmo. Właściwie heks był również rozdawany za darmo. Heks był rozdawany za darmo wszystkim posiadaczom Bitcoina. Mówiłem o tym, tak jak i później mówiłem o heksie. W ogóle ciekawa rzecz jest, że niektórzy heksykanie czują jakąś dziwną strach albo niepewność z tym całym startem Zen. W ogóle widzę tutaj, że K4K, znany w świecie tutaj Hexa, nagrał film. Oczywiście najpierw musi nas tutaj zgwałcić Doświadcz historii w Atenach. wszystkimi Nurkuj z żółwiem, reklamami filozofuj o elegancko żółwiach. i śniadaniem. All right, what's up, guys? It's KFK Crypto here. It's gonna be an update on the whole Zen Zine. launch. I think it's starting today. So I'm recording this video as it's about to launch in like 30 minutes or so. Yeah, I don't think it's gonna work out well. I don't I don't think it's gonna work out well. think it's even worth the minting gas cost. Nie myślę, że nawet jest warty tego, aby mintować ten Zen ze względu na koszt gazu, który się płaci za mintowanie. No właśnie, bo mintowanie kosztuje gaz i ludzie przeżywają. W ogóle, jeżeli ktoś jest w świecie krypto dłużej i mi marudzi, że o tutaj gaz kosztuje 8 dolarów, tak jak widzieliście przed chwilą, 8 dolarów, to znaczy, że coś nie tak robi w świecie krypto, jak on ciągle patrzy, że gaz kosztuje 8 dolarów. To jest coś majorly wrong. Coś poszło nie tak w ogóle, że boi się o 3, swoje 3, 4, 8 dolarów. Kto patrzy na koszty Ethereum, a w ogóle na koszty gazu, a w ogóle jak co, przesyłasz Ethereum i z portfela na portfel lub robisz jakiekolwiek inne rzeczy, które w ogóle nic nie mają wspólnego z czymkolwiek, jakąkolwiek przyszłością, to tylko takie, że tak powiem, przesyłanie lub cokolwiek innego, to co, nie płacisz gazu, ciągle płacisz gaz i co, i przeżywasz to. W tej chwili, ktokolwiek jest w świecie dłużej krypto niż parę lat, to dla niego koszt opłat na Ethereum powinien być, że tak powiem, rozrywką, a nie czymkolwiek innym. Także jeżeli chodzi o to, co tutaj mówi K4K Crypto, że
myśli, że to nie będzie działać, że to coś tam, cały ten film. Czuję, że tutaj jest jakaś presja, jakiś strach, że co, że Jack zastąpi Ryśka dla ludzi, ponieważ nagle wystartował z projektem, który właściwie nie zbiera od nas żadnych pieniędzy, a właściwie jest rozdawany, a rynek i tak już go wycenia, więc spokojna głowa, spokojna głowa. Rysiek niech ogarnie temat i niech startuje z siecią, ponieważ tutaj już, że tak powiem, zbyt dużo rozrywki na temat, czym jeździ i jaką torebkę nie nosi, a zbyt mało konkretów ostatnio. Nawet ja wiem, że obrasta się w piórka, wiem, że chciałoby się trochę poszpanować, no ale dobra, no poszpanowałeś, daliśmy ci tutaj oklaski, teraz bierz dupę w kupę i rób, co miałeś robić, nie? Wiem, że było zero expectations, nikt nic nie oczekuje, ale come on, dude. Ileż można sobie lecieć w kulki, no. Tak wiele osób tak mówi. Każdy gdzieś to z tyłu głowy ma. Nawet ci najtwardsi, że tak powiem, wytrwalsi w świecie krypto i w świecie heksa, pulsa. Nawet ci najtwardsi z tyłu głowy mają jedno. Come on, dude. Ethereum nas wyprzedziło. Jack nas wyprzedza. Wszyscy nas wyprzedzają, a ty się tutaj z tymi kebabami, kurczę, normalnie męczysz z odpaleniem sieci. Dajże spokój. Chyba coś mi się wyrwało niechcący. No ale trudno, już nie będziemy tego kasować. Także dobra. Jack, ogólnie gratulujemy mu. Całkiem niezłe odpalenie, chociaż chwile emocji były przez te pierwsze minuty, kiedy nagle wszystko zamarło i nic nie można było zrobić. Ktokolwiek myśli, że tam boty tłuką coś tam, niech sobie każdy myśli, co chce. Kto chce, to wie, o co chodzi. Myślę, że początek był całkiem jasny do zrozumienia. Jutro wpadamy, odbieramy swoje 17. Przypuszczam, że będzie więcej i to będzie też fajnie. Zobaczyć, ile było, 392 816. Zobaczymy, o, zobaczmy teraz, ile jest. Proszę bardzo, 392 855, czyli już po tym moim starcie już następne osoby tutaj dołączyły, więc mój mint będzie już też za chwilę inny, więc jutro przychodzimy i co? I zabieramy swoje zeny i zobaczymy. Spróbujemy go zastejkować tutaj, i zobaczymy, na jakim deksie możemy nimi ruszyć. Tyle na dziś. Trzymajcie się. No i jak będziecie widzieli gdzieś Jacka po drodze, to pozdrówcie go od X grosza. Na razie, cześć.